Czy ostrzykiwanie jajników osoczem bogatopłytkowym ma jakiekolwiek znaczenie w podniesieniu zdrowia jajnikowej? Potencjalnie tak. Są do tego przesłanki biologiczne, które o tym mówią. Natomiast to wszystko, bardzo często takie nowe metody są metodami eksperymentalnymi. I muszą Państwo wiedzieć, oczywiście, że tak, są, wydaje się, że co najmniej chyba jedna klinika w Polsce, która również to stosuje. Trzeba wziąć pod uwagę, że to może zadziałać, nie musi zadziałać. Nie ma to udowodnionej skuteczności w badaniach. Nie ma też rekomendacji gremium opiniotwórczego. W Polsce na przykład byłoby taki gremium jak Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii. Człowieka, któremu powiedzie, ok, dobrze, słuchajcie, mamy te badania, stwierdzamy, dobrze, ta metoda ma zastosowanie, jest bezpieczna, możemy ją stosować. Większość tych takich następny pytanie chyba też jest o tym. Są metodami eksperymentalnymi. Tutaj jest takie pytanie, czy znane są panu doktorowi badania prowadzone przez zespół Azima Suraniego z Cambridge University, następowanych komórek macierzystych. Tak, jak najbardziej tak. Jest dużo takich badań. Powołujemy pojawienie się komórek jajowych z komórek macierzystych, ale to są wszystko i wyłącznie science fiction, to jest pieśń przyszłości, to nie jest w tej chwili, w 2021 roku rozwiązanie jakichkolwiek problemów dla pacjentki mającej niskie AMH. To jeszcze nie ten moment.